30 stycznia wspominamy świętego Teofila, męczennika. Teofil był dowódcą garnizonu cesarskiego na jednej z wysp greckich za czasów cesarzowej Ireny. W czasie wyprawy arabskiej został pojmany i wzięty do niewoli. Wyspę złupiono, mieszkańców uprowadzono do niewoli i spalono ich domostwa. Przez 4 lata wśród poniżeń i mąk Teofila więziono na Cyprze. Kalif Harun al-Rashid bezskutecznie usiłował go skłonić, aby przyjął islam. Po bezowocnych próbach 30 stycznia 792 roku zniecierpliwiony kalif oddał Teofila na pastwę rozjuszonego tłumu świętującego koniec Ramadanu, którzy rzucili się na bezbronnego chrześcijanina i rozszarpali go. W ikonografii świętego przedstawia się z okrętem, czasami z obrazem Matki Bożej. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, z Twoją pomocą święty Teofil aż do śmierci walczył w obronie wiary. Sprawdzaj go wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.